Witajcie kolejny raz na kanale mtbxc.pl. Ja nazywam się Tomek i oglądacie właśnie program cykliczny. Ten format jest bardzo świeży na naszym kanale, no ale to już ostatni odcinek w tym roku. Oczywiście wracamy jak najbardziej po przerwie noworocznej i tak jak zawsze będę Wam dalej podrzucał newsy z kolarskiego świata. A dzisiaj zaczynamy od tego, że Canyon najwidoczniej zaczyna poważnie myśleć o zdobyciu świata MTB, Pucharu Świata w Cross Country, no bo ewidentnie tutaj szykuje się team Factory Racing z Canyona, w którym czołowymi postaciami na pewno będzie Mathieu van der Poel i Pauline Ferrand-Prévot. Fakt, że mogli wziąć zawodników z Polski, to chyba wtedy tylko można by osiągnąć trudniejsze nazwiska do wymówienia. No, niemniej jednak wygląda na to, że jakoś Canyon chyba zaczyna myśleć poważnie o tym, żeby ich rowery w Tokio na igrzyskach odgrywały najważniejsze role. Myślę, że po cichu liczą na dublecik, 2 złota. Jest to realne. Najpierw zobaczmy, jak wypadnie Mathieu van der Poel w Pucharze Świata, kiedy się na nim tak naprawdę na 100% skupi, bo właśnie to zapowiada. Były jakieś przecieki, że będzie chciał iść na szosę, bo tam są pieniądze, no ale okazuje się, że nie tylko są pieniądze ważne, bo Mathieu zostaje w MTB. Zostajemy przy newsach transferowo-sprzętowych, ale przenosimy się do nas do kraju, do Polski. Tutaj JBG2 ogłosiło, że będą jeździli teraz na rowerach Trek. Trzeba także powiedzieć o tym, że team opuszcza Anton Sintsov. No, to było dosyć do przewidzenia, no bo chyba ciężko byłoby finansowo tego zawodnika utrzymać w kraju, bo tutaj już stawki pewnie bardzo wysokie wchodziły w grę. No bo w Pucharze Świata się Anton zaczął mocno liczyć, do tego dochodzą też wyniki z igrzysk, także no niech idzie dalej, niech się rozwija ten zawodnik, ale za to team został wsparty kolejnym młodym, perspektywicznym polskim zawodnikiem i mowa tutaj oczywiście o Łukaszu Halizanowiczu. Także zdecydowanie w przyszłym sezonie czerwony pociąg nie będzie zwalniał tempa, myślę, że wręcz przeciwnie. Także kolejny pewnie mocny sezon przed JBG2. A na koniec krótkie info kalendarzowe, bo Puchar Strefy MTB ogłosił wszystkie swoje lokalizacje i terminy wyścigów. No i tutaj je Wam podrzucę, będziecie mogli je przejrzeć, wszystkie daty i wszystkie miejscówki. No ewidentnie tutaj Sudety są wykorzystane do maksimum, wszystkie znane miejscówki kolarzom górskim i te trochę mniej znane, ale wiele, wiele kultowych miejscówek w całym kalendarzu jest, więc myślę, że warto się wybrać. Moją uwagę szczególnie tutaj przykuwa Walin, bo będzie można sobie zrobić fajny długi weekend w Sudetach i zakończyć to ściganiem właśnie w Walimiu. W tym odcinku to już wszystko. Standardowo dziękuję Wam bardzo za uwagę. Liczę na to, że w przyszłym roku też będziecie oglądali program cykliczny. No i na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w 2018. Cześć!